Dzień dobry, znaczy się dobry wieczór, moi drodzy. Witam Was w kolejnym odcinku Spigi Remaster, moi drodzy. Będą dwa odcinki z dzisiaj z tej serii. Będą dzisiaj dwa odcinki z tej serii, ponieważ po pierwsze będziemy przechodzić quest numer 4 i po drugie będziemy przechodzić chapter numer 5. Zobaczmy, jaki jest quest numer 4. Activate 10 Lewers to get Ratosaurus Morph. Ratosaurus. Mamy zaktywować 10 dźwigni, żeby zdobyć świnie pirata. Wiecie, o co chodzi. Bo ten Ratosaurus to jest świnia pirat. Ale możesz też obejrzeć wiele innych poradników z tej serii. O, już myślałem, że to mi nie działa. A po tych dwóch odcinkach będzie Piggy the Rise of Isolation Old Skins, chapter numer 1, czyli House. Proszę, nie ścinaj się. Dobra, moi drodzy, mamy zaktywować 10 dźwigni. Dobra. Pierwsza dźwignia znajduje się w tym miejscu, więc ją aktywujemy. Cyk. Dobra, co my tu mamy? Nic. Druga dźwignia jest już zaktywowana. Spoczko. Zielony klucz. I tu jest trzecia dźwignia, którą sobie zaktywujemy. Okej. Nie. A, sorry, sorry. Gdzie jest Poli? On będzie szedł za mną, czy... Ojojoj, chyba będzie szedł za mną. Najgorzej. Spadaj. Najgorzej. Żetonik? A to nie tutaj, widzowie. Kolejna dźwignia. I kolejna dźwignia. Mamy już połowę dźwigni. Gdzie jest Poli? Ej, no najgorzej, no. Tutaj będzie White Kitty Card na pewno. Ale tutaj jest czerwony automat potrzebny. Dobra. I nie wiedziałem, że tu jest czerwony automat potrzebny. Znaczy się ta czerwona moneta, a nie czerwony automat. Co ja gadam? White key card! Ej, nie mogę tego zebrać! Jest. Uzebrałem. Nara! Mamy white key card. Otwieramy. Purple key. Kolejna dźwignia powinna być po położeniu deski, widzowie. Cyk! No, no! Zostaw mnie! Nie, no kampi się, kurde.
Jest! Jest! Dobra, mamy to. Cyk. Ale ten chapter numer 2 się tak laguje. Nie tak jak pozostałe. Moi drodzy, kolejna dźwignia znajduje się w tym oto miejscu. Mamy już 6. dźwignię. W Orange Key powinna być kolejna dźwignia. Ale mamy już 6 dźwigni, nie no. Kolejna dźwignia! Nice! I hammer. Ej, co jest? Mamy już kolejną dźwignię. Po aktywowaniu hammera powinny być dwie dźwignie. Tutaj jest jedna. I gdzieś powinna być druga. Gdzie jest druga dźwignia? Mamy już 8. Ej, no tu gdzieś powinna być dźwignia. A czy... Ale żeby czyżby jej nie było? Ale żal. A nie, tutaj jest. Cyk, 9. dźwignia. I musimy wziąć jeszcze Orange Key, bo... W tym oto kluczu, czyli... No nie, w tych oto drzwiach chciałem powiedzieć, a nie w tym oto kluczu. To nie miałoby logicznego toku. Także moi drodzy, idziemy w poszukiwania Orange Key'a. Obyle będzie. Jak nie będzie go, to ja nie wiem. Ej, tam był oficer Bunny. Nie no, najgorzej. Dobra. Gdzie jest pomarańczowy kluczyk? Tu jest red. Tu nic nie ma, tu nic nie ma, tu nic nie ma, tu też nic nie ma. A nie, to jest black key, dobra. Nie zauważyłem tego black key'a jeszcze. Okej, okay. Mam Orange Key. I tam powinna być ostatnia dźwignia, 10. I teraz idziemy na górę. Ale przepraszam, że muszę skierować kamerę na dół, bo jak skieruję ją do góry, to będę miał takie lagi. Dobra, tu trzeba... Cyk. Quest number 4 completed. Quest number 4 award, moi drodzy. Udało nam się przejść quest numer 4. Mam nadzieję, że bawiliście się tak samo dobrze jak ja. Bo ja się bardzo dobrze bawiłem. Skorzystam z tego oto questa. Dobra, gdzie jest Poli? Tu? Dajmy się zabić. Moi drodzy, kończymy ten odcinek. Ja już się z wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć. Elo.